gościa. Jedna napastniczka była bardzo dobra i trzeba było ją ukryć. A tak to nam super szło, strzelaliśmy gole, walczymy teraz o puchar. Dobrze się broniło, czasem tam przepuściłem kilka bramek, ale i tak kilka meczy wygraliśmy, jedno zremisowaliśmy, żadnych przegranych nie mamy. Dobrze się strzelało, trudno było strzelić dobrze obrońcy. Było mało akcji, też graliśmy z Grybowym, to było też łatwiej. No i dobrze, dobre były mecze. Kolejna edycja turnieju Happy Ball. Dzisiaj rocznik 2013. Ja chciałam szczególnie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji tego turnieju. Szczególnie dziękuję za wsparcie panu prezydentowi profesorowi Czarodominowi Kanclowi, a także Razem, którzy zawsze w tej sferze nie tylko sportowej wspierają nas na co dzień, panu Maciejowi Romerzowi i panu Rodowi Kumanie. Bez waszego wsparcia nasze inicjatywy sportowe, kulturalne, edukacyjne nie mogłyby się zrobić. Serdecznie dziękuję. Przede wszystkim świetna zabawa dla dzieciaków. Nasz zespół też przyjął tutaj się po naukę. Bardzo fajnie się tutaj bawimy, bardzo jest miła atmosfera i oby więcej było takich turniejów i mam nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na następną edycję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość konfrontacji naszych umiejętności piłkarskich. Jest to bardzo dobry okres, na zewnątrz panuje zima, akurat u nas mamy ferie. Więc troszkę odpoczywamy od sportów zimowych, wracamy do piłki nożnej. Niedziela, kolejny dzień na zdobywanie nowych doświadczeń, próbowanie tego, co ćwiczymy na treningu. Dużo pojedynków jeden na jeden, dużo gier, dużo strzałów, dużo obron. Także cieszymy się, że mamy możliwość rywalizowania praktycznie co tydzień. Także dziękujemy za zaproszenie. Organizator gratuluję organizacji, a drużyną postawy na boisku. Dziękuję bardzo. Myślę, że uczestniczymy w fajnie, super zorganizowanym turnieju, gdzie widać radość dziecka. Pojawiają się oczywiście samo łzy, ale to też powoduje, czy pokazuje, że dzieci są zaangażowane, chcą wygrywać, idą w dobrym kierunku. Można tylko podziękować Elenom za super przygotowanie. Super podziękować organizatorom, którzy postarali się, by ten turniej był na dobrym poziomie. Radość dzieci, zaangażowanie rodziców, ten uśmiech na twarzy jest najważniejszy.